Alik i Andrzej Kocjan. Nie chcecie zamknąć nieba? Dajcie nam broń. Ukraińcy apelują do NATO o wsparcie przeciwlotnicze. To już 13 dzień wojny. Rosyjskie bomby spadają na Irpień koło Kijowa. A do Polski płyną kolejne fale uchodźców. Gościem Radia Z jest Wołodymyr Hrojsman. Rozmowa z byłym premierem Ukrainy tuż po wiadomościach. Minęła właśnie 17. Jeśli NATO nie chce albo nie może zamknąć nieba nad Ukrainą, zamkniemy je sami, pisze sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy. Oleksij Daniłow apeluje do sojuszu, dajcie nam chociaż broń, skoro leży u was w pokrowcach. Potrzebujemy jak najszybszej pomocy, od której zależy zwycięstwo Ukrainy i brak klęski Zachodu. NATO nie zamyka nieba nad Ukrainą, bo jak tłumaczy, mogłoby to wywołać trzecią wojnę światową. Gdyby rosyjskie samoloty wleciały w zamkniętą przestrzeń, sojusz musiałby reagować. Rosyjskie bomby nie przestają spadać na Irpień koło Kijowa. Trwa ewakuacja mieszkańców tego miasta. Wielu z nich ucieka do stolicy oddalonej o zaledwie 30 kilometrów, o czym mówi Radiu Z polski reżyser, który jest na miejscu, Mateusz Lachowski. Jest bardzo, bardzo jakby dużo uchodźców jakby stamtąd, no zmierza też do Kijowa, bo od strony zachodniej Irpin jest odcięty przez Rosjan, więc siłą rzeczy oni muszą przejechać przez Kijów i w tym schronie, w którym byłem, jest teraz bardzo dużo uchodźców z Irpina. Mimo oblężenia z Kijowa cały czas odjeżdżają pociągi. Wojna na Ukrainie wywołała największy kryzys humanitarny od czasu II wojny światowej, mówił w Rydze sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg na wspólnej konferencji z prezydentem Łotwy ocenił, że rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała olbrzymie cierpienie, a katastrofa humanitarna jest wyniszczająca. O wsparcie apeluje m.in. Lwowskie Centrum Pomocy Humanitarnej. Z magazynu codziennie wyjeżdżają transporty z pomocą na wschód kraju. Ale potrzeby są ogromne także we Lwowie. Do miasta przyjechało już 200 tysięcy uchodźców. Często tylko z jedną walizką. Na szczęście chętnych do pomocy z Polski nie brakuje, o czym przekonał się na miejscu nasz specjalny wysłannik, Miłosz Gocławski. To była nasza inicjatywa prywatna. I prywatne samochody. W ciągu 3 dni zorganizowaliśmy 2 tony towaru. Konserwy, 400 bochenków chleba dostaliśmy z piekarni. Pasztety. Pieluch pełno. Samochodu. Tak, kaszki jakieś dla dzieciaków. Listę najpotrzebniejszych rzeczy Centrum Humanitarne we Lwowie codziennie ogłasza na swoich stronach. Wojna w Ukrainie. To jest specjalne wydanie wiadomości Radia Z. To nie nasza inicjatywa. My wcale tego nie chcieliśmy, mówią samorządowcy i dementują tłumaczenie premiera dotyczące kontrowersyjnego przepisu w specustawie o pomocy uchodźcom. Bo wśród wielu propozycji jest budzący sprzeciw opozycji punkt o bezkarności urzędniczej, który zdaniem Mateusza Morawieckiego prosiło wielu samorządowców, także z PO. Nie wiem skąd to się wzięło, ale na pewno nie pochodzi od samorządu. Skoro to jest prezentowane jako wniosek samorządowy, a samorządy mówią, że się z tym nie identyfikują, nie potrzebują takiego zapisu, to rozumiem, że ten zapis powinien być wyeliminowany z ustawy. Tłumaczy senator klubu Koalicji Obywatelskiej i jednocześnie prezes Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz. Usunięcia przepisu chcą też politycy lewicy. Na razie nie wiadomo, czy zgłaszane w związku z tym poprawki zostaną uwzględnione przez rządzących. Każdy, kto chce udostępnić swoje mieszkanie uchodźcom z Ukrainy, może to zrobić na specjalnej stronie internetowej. Po wejściu na UASOS.org należy się zalogować, podać swoje dane oraz określić liczbę miejsc oraz czas udostępnienia lokalu. Potrzebnych będzie wiele miejsc, ponieważ do Polski napływają kolejne fale uchodźców, którzy uciekają korytarzami humanitarnymi, mówi Piotr Tyma ze Związku Ukraińców w Polsce. Mamy cały ciąg zdarzeń, które będą powodowały, że proces zarówno przekroczenia granicy, rejestracji, rozsiedlenia będzie się wydłużał. Stąd tego typu platforma mogłaby ten proces skrócić. Noclegi zaoferowały już osoby prywatne, organizacje pozarządowe, firmy oraz instytucje. Platforma swoim zasięgiem ma objąć także Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy. Ile jeszcze niewinnych osób musi zginąć? Kiedy Rosja się zatrzyma? To pytania bez odpowiedzi. Putin to paranoik, osoba chora psychicznie, ocenia kondycję prezydenta Rosji dr Jacek Koprowicz ze szpitala MSWiA w Warszawie. On ma ewidentnie zaburzenia paranoiczne, ma tutaj chorobę psychiczną. Jest paranoikiem, czyli jest osobą, która stwarza swoje wyobrażenie świata, swoje wyobrażenie potencjalnych zagrożeń. To jest dla niego realne, to nie jest coś, co może się wydawać czymś sztucznym, wymyślonym. On w to wierzy, całym sobą. Całej rozmowy z doktorem Koprowiczem będziecie mogli posłuchać po 21:00 w programie Z jak zdrowie. Zapraszam, Michał Figurski. A teraz już rozmowa z gościem Radia Z. Oddajemy głos Beacie Lubeckiej. Gościem Radia Z po południu jest Wołodymyr Hrojsman, były premier Ukrainy, były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, czyli tamtejszego parlamentu i były mer Winnicy. I właśnie połączyliśmy się z Winnicą. Dobrego dnia, panie premier ministr.
Chyba się nie słyszymy. Ze mną jest Marek Sieran. No żadne was nie czujemy, panie premierze. Może nasz gość wyłączył po prostu mikrofon. Powidzimy pana, naszego gościa, ale nie dzień słyszymy. Dzień dobry, witam serdecznie. Teraz jest wszystko w porządku. No jak wiadomo, dwa dni temu wojska okupanta zbombardowały lotnisko cywilne w Winnicy, które zostało doszczętnie zniszczone. A jak to teraz wygląda? Jak wygląda u was sytuacja? Wam potrzebny przykład. Ja wszystko rozumiem. Okej, dobre. Ja wszystko rozumiem. Ja będę rozmawiać po ukraińsku. Nie tak bardzo dobrze rozmawiam. Dobre. Wszystko rozumiem. Dobre. Dziękuję. No, po pierwsze, ja wam dziękuję za możliwość сьогодні поспілкувати з нашими справжніми братами, з поляками. І перше, я хотів би просто подякувати вам за вашу підтримку, за те, що ви відкрили свої серця і свої двері для українців в таку ważką chwilę. Dziękuję bardzo za możliwość tego, że możemy się spotkać na antenie. Chciałbym podziękować naszym prawdziwym braciom za to, że otworzyliście serca dla nas i za to, że będziemy mogli tutaj o tej sytuacji na Ukrainie porozmawiać. A czego wam brakuje w Winnicy, w mieście? Macie wodę, prąd, jedzenie? Jak to teraz wygląda? Ja bym począł z tego, że faktycznie to, co robi сьогодні Путін, można by сказати про те, що він робить те ж саме, що робив Гітлер під час Другої світової війни. І я зараз не перебільшую. I mówiąc o tym, co się dzieje na Ukrainie, musimy sobie powiedzieć, że najpierw musimy podkreślić sytuację Ukrainy, którą spowodował Putin i który bez dwóch zdań praktycznie przypomina albo nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że jest taki sam i działa tak samo jak Hitler. No, mocne stwierdzenie, bardzo mocne stwierdzenie. Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, powtarza od kilku dni, że Ukraina potrzebuje albo zamknięcia tej przestrzeni nad Ukrainą, albo samolotów, ale NATO, jak wiadomo, nie zamknienie nad waszym krajem, bo to zagrażałoby bezpieczeństwu całej Europy, groziłoby wybuchem III wojny światowej. Czy taka argumentacja pana przekonuje? Я повністю підтримую президента Зеленського в цьому, тому що фактично йдуть сьогодні бомбардування різних міст, і в тому числі вони роблять блокаду міст, там, де є гуманітарна сьогодні катастрофа. І перекриття неба є дуже важливим. У який спосіб це буде зроблено, це питання технічне. Але хочу всім сказати сьогодні, і полякам, і всіх, хто нас чує, Третя світова війна розпочалася, і її розпочав Путін. Путін діє на знищення наших народів. І загроза є в тому числі для країн і Балтії, Європейського Союзу, і на превеликий жаль Польщі. Chciałbym powiedzieć, że to, co widzimy teraz na Ukrainie, to rzeczywiście Putin rozpętał trzecią wojnę światową. Ta wojna już jest rozpętana, została rozpętana przez Putina na Ukrainie i ja w pełni się zgadzam z prezydentem Zeleńskim. Jestem za tym, żeby rzeczywiście niebo było zamknięte całkowicie przez NATO. Między innymi dlatego, że Rosjanie wbrew wszystkim traktatom i zasadom międzynarodowym bombardują miasta i powodują blokadę również humanitarną, bombardując czy też atakując ewakuację ludności. No, amerykański sekretarz stanu z kolei Antony Blinken mówił ostatnio, że NATO daje zielone światło krajom natowskim do tego, żeby można było wysłać myśliwce na Ukrainę, do Ukrainy. No, w mediach też ukazywały się takie informacje, jakoby USA miał już negocjować z Polską dosłanie tutaj myśliwców F-16 w zamian za to, że my oddamy nasze MiG-29, no ale polskie władze mówią twardo, jasno i mówi to polski rząd, polski prezydent Duda, że nie wyślemy żadnych myśliwców, bo to też oznaczałoby, że jesteśmy stroną konfliktu i że po prostu zagrażałoby to naszemu bezpieczeństwu. Ja chcę jedyne, co wam сказати. Nasz wróg z wami wspólny, on już na porozie i on rozpoczął bojowe dzieje. Zaraz sytuacja taka, że wszyscy suchoputni wojska, jakie wyszły w Ukrainę, oni cierpią porażkę. Putin robi wszystko dla tego, żeby bombardować zaraz miasta, brać ich w oblogu i bombardować. Тому закрити повітря – це означає не дати можливість йому бомбардувати мирне населення. Наше військо, наші герої, вони дадуть відпір Путіну. І він точно вже зараз, Путін, на шляху до Гааги. І перемога буде з нами. Питання зараз, наскільки жертовною буде ця перемога і скільки ми заплатимо за це звичайних життів, звичайних українців і українських воїнів. Ми маємо, я закликаю вас, що ми маємо бути згуртовані зараз,
і ми маємо діяти абсолютно разом. Загроза вже дуже близько, і в тому числі для вашої країни, для братньої для нас країни. Zagrożenie dla Polski jest bardzo blisko, między innymi z tego względu, że wojna już jest na progu tak naprawdę i waszego kraju. Mowa tu oczywiście o Polsce. I Putin robi wszystko, żeby wziąć w blokadę miasta, bombardować je i niszczyć je całkowicie. Tak naprawdę dzięki Ukrainie dzisiaj, dzięki wojskom lądowym Ukrainy te wszystkie natarcia są powstrzymywane i Ukraina też płaci za to ogromną cenę i wróg w nas jest wspólny i my musimy sobie to uświadomić, Polska sobie to musi uświadomić. Czyli pana zdaniem NATO już powinna interweniować? Mała bebuty interwencja NATO w Ukrainie. Я вважаю, моя думка особиста, так, яким чином це зробити, чи це НАТО, чи це окремі країни, я вважаю, що так. Ми швидше покінчимо з цим тираном і вбивцею. Я ще раз наголошую, загроза є дуже серйозною, але наше військо його зупинило, і він сьогодні терпить поразку. Він 15 років нас з вами тероризує по всьому світу. Він 15 років нарощував свою військову міць, для того, щоб вдарити по нам. І ми його зараз зупинили. Він же має вбитими 12 тисяч його військових. Тисячі танків, бронемашин, вже майже, напевно, сотня вертольотів і його літаків. Це все те, що він сьогодні має поразку. В тому числі треба перекрити море. Він запускає ракети з Чорного моря по Україні. Tak, ja jestem za tym, żeby była interwencja. Jestem za tym, żeby była interwencja. Tutaj kwestia pytania, czy to będzie NATO jako blok, czy to będą oddzielne państwa NATO robić tą interwencję. Jestem za tym, żeby rzeczywiście niebo zamknąć, żeby do tej interwencji doszło, z tego względu, że Putin 15 lat terroryzuje cały świat. 15 lat. A przygotowywał się do wojny. 15 lat wzmacniał armię i atakuje z powietrza, ale atakuje też i z Morza Czarnego. Rakiety, które latają nad Ukrainą i tak naprawdę wpadają w cele nie tylko wojskowe, ale przede wszystkim cywilne, są wypuszczane nie tylko z terytorium Rosji, Białorusi, ale również z terytorium Morza Czarnego, więc trzeba oprócz nieba zamknąć także akwen Morza Czarnego. Tylko, że NATO cały czas podkreśla, że to jest sojusz obronny. Także no, też cały czas będę przypominać, a do czego teraz pana zdaniem dąży Putin i czego się można po nim spodziewać? Po byłym oficerze KGB, który teraz został dyktatorem. No, wcześniej został dyktatorem. Jest dyktatorem. On jest dyktatorem i tak też on jest wbywcą. Це дуже дві різних стани. Він вбивця, він розпочав війну. Я сьогодні точно можу сказати, я нікого не лякаю. Загроза країнам Балтії є однозначною. І він має бути зупинений зараз Україною і нашими союзниками. Ви правильно сказали. НАТО, європейські країни демократичні – це оборонні країни. Вони ні на кого не нападають. Зараз прийшов час захистити себе, захистити майбутнє Європу, і якщо хочете, захистити майбутнє світу. Dziś mamy taką sytuację, że dyktator, oczywiście Putin jest dyktatorem, jest przede wszystkim zabójcą. Jest zabójcą w takim sensie, że przecież napada na Ukrainę, ale tak naprawdę zgadzam się z tym, że Europa i kraje NATO są przede wszystkim sojuszem obronnym i właśnie teraz trzeba bronić Europy, trzeba bronić tych wartości. Możemy zrobić to wspólnie, Ukraina to robi i potrzebuje pomocy. I jeśli tego nie zrobimy, to rzeczywiście były republiki radzieckie, bałtyckie, a dzisiaj niepodległe państwa Litwa, Łotwa, Estonia są przed bardzo poważnym zagrożeniem rosyjskim atakiem. Він не зможе od razu воювати z nami усіма. Якщо цього зараз не зробити, я можу сказати, що балтійські країни і Польща чекає війна, на превеликий жаль. Чекає війна з Росією. Якщо цього не зробимо, то чека нас війна. Ніестети, Європа чека війна з Путіним. А якщо би то зробити зараз, створити рух випереджаючий,
to ze wszystkimi nami Rosja nie jest w stanie walczyć, więc należałoby się nad tym bardzo poważnie zastanowić. Jednym słowem, były premier Ukrainy oczekuje jednak twardego stanowiska ze strony NATO. Teraz już opuszczamy część radiową, ale przenosimy się oczywiście, jesteśmy cały czas i teraz już będziemy tylko w internecie, na Radio ZPL, na YouTubie, na naszym profilu na Facebooku, więc proszę zostać z nami. Nasz gość, były premier Ukrainy, z nami zostaje, więc proszę z nami zostać. Beata Lubecka, zapraszam, tłumaczy Marek Sierant. Dziękuję bardzo. Ale to nie znaczy, że się rozstajemy. Jesteśmy cały czas. Już zakończujemy. My w internecie streamujemy. Jesteśmy. Chcieliśmy dalej z panem porozmawiać. A nie obawia się pan, że Putin może wykorzystać taktyczną broń atomową i zaatakować jedno z ważniejszych miast w Ukrainie? Дуже важливе ваше питання. Дякую, що ви його зараз задали. Він зараз захопив дві атомні електростанції в Україні. Він їх контролює своїми військами. Це вже зброя атомна в його руках. Я вважаю, що якраз блок НАТО і наші союзники всі чітко розуміють його реальні загрози і в стані дати йому відпір в загрозах ядерних. Тому я вважаю, що тут я чув заяви різних лідерів і оборонних відомств різних країн Європи і США. Вони розуміють ці загрози i znają, jak na nich odpowiadać. Dziękuję bardzo za to pytanie dotyczące atomu i zagrożenia wojną jądrową. Putin już na Ukrainie ma pod kontrolą co najmniej dwie elektrownie atomowe. Tam są jego wojska i to jest broń w jego rękach, broń jądrowa. Trzeba sobie o tym otwarcie powiedzieć. Ja uważam, że oczywiście on może użyć atomu, ale to, co że ma już w rękach te elektrownie, to tu już jest broń, tu już jest zagrożenie i państwa NATO powinny z tego wyciągnąć jakieś wnioski. A czy pana zdaniem możliwe jest obalenie Putina przez samych Rosjan lub przez jego najbliższe otoczenie, no, tak zwany przewrót pałacowy, jak to się nazywa, na co zdaje się liczy Zachód też? Czy można Putina obawy ty zrobić переворот no u dworce, jak to кажуть, w Kremlu? No, ja мені важко сказати, наскільки там це все ж таки диктаторська країна, там працює внутрішня пропаганда, і ми розуміємо, що там працюють з людьми в плані інформаційному. Тому це питання, я думаю, що це відбудеться, і дуже важливо, щоб ми продовжували посилювати економічні санкції, робити їх більш і швидше. Я ще раз хочу сказати, я дуже дякую всім міжнародним партнерам, ми всі українці дякуємо за те, що вони надають нам підтримку. Але зараз треба зробити більше для того, щоб його зупинити. Ви просто уявіть собі на хвилинку, що Путін повністю наблизився впритул до кордонів з Польщею. Як ви будете жити в таких умовах? Про що ви будете думати? І які загрози перед вами постануть? Я хотів би сказати, що очевидно, згадуюся з тим всім, що тут вчасні мовилем, але підкреслюю ще раз, що Путін rządzi twardą ręką w Rosji, jest dyktatorem. Wokół niego oczywiście jest cała grupa służb specjalnych i specjalistów od propagandy i od dezinformacji. Tam się pracuje z ludźmi i szczerze mówiąc pierze się im mózg. Oczywiście sankcje mogą spowodować to, że może dojść do jakiejś próby obalenia Putina. Sankcje rzeczywiście działają. Dziękujemy za te sankcje, ale trzeba chyba jednak troszkę więcej włożyć wysiłków w to, żeby Putina powstrzymać. To może się wydarzyć w Rosji, może dojść do jakiegoś przewrotu. No, póki co na razie tego nie widać. No, ze strony Kremla teoretycznie padła pokojowa propozycja, że macie przerwać walki, że macie uznać Krym, że należy do Rosji, że macie uznać, że Donieck i Ługańsk to są niepodległe republiki, no i że w konstytucji zapiszecie neutralność, że nie będziecie przystępować do żadnego bloku, ale to są warunki zaporowe. A te, co win namagaje się wysuwać nam ultimatumy, one jest nieprzyjemne. Українці цього не сприймають. І тому, ви ж розумієте, що він зробив. Він спочатку зайшов своїми військами на територію України. Захопив частину Донбаса, Луганської, Донецької областей. Розвалив їх.
приніс туди бідноту. І далі він хоче захопити ще всю Україну. Окрім того, він анексував тимчасово Крим. В Криму він зробив військову базу, яка створює загрозу, в тому числі і країнам НАТО. Зараз історичний момент. Прошу притлумачити, я теж не повім. Є так, що Путін już wcześniej zaatakował Donbas, zaatakował Ługańską oblast, aneksował tymczasowo okupowany Krym, w którym stworzył bazę wojskową, która to baza też niesie zagrożenie dla Polski. I tutaj Polska też jest w momencie destabilizacji. Wojna jest na progu. Tak naprawdę trzeba byłoby pomyśleć, co dalej. A co... I ja chciałem сказать, że zaraz jakraz historyczny moment, коли ми можемо всі разом його здолати, зупинити і вичистити Росію від зла. То є історичний момент, і ми можемо його всі разом спільно затримати. Можемо вичистити Росію від того зла, яку вона несе сьогодні для всіх країн Європи, не тільки для України. Prezydent Ukrainy się do tego odniósł i właściwie powiedział, że myślę, że co do żądań dotyczących tych terenów okupowanych, terytoriów i nieuznawanych republik, których nie uznaje nikt poza Rosją, no to możemy dyskutować i możemy znaleźć kompromis co do przyszłości tych terytoriów. No to jaki to mógłby być kompromis? Czy w ogóle tu jest możliwy jakikolwiek kompromis? Ja jeszcze raz chciałbym podkreślić, że zaraz my w środku Ukrainy takich dyskusji nie ведемо. Президент, якщо буде вести перемовини, він звертається до суспільства, він може говорити про те, як він бачить далі розвиток ситуації. Але я вважаю, що, як сказав відомий генерал американський, на мою пам'ять, що у війні немає альтернативи перемозі. І мова йде про те, що ця війна, яку він розв'язав проти нас, у нас немає альтернативи, як тільки перемога. Це наша земля, і він даремно сюди прийшов. Nie zgadzamy się na żadne ultimatum i nie zgadzamy się na żadne kompromisy. Nie ma takiej dyskusji wewnątrz Ukrainy i prezydent Zełenski też takich propozycji nie przyjmie. Więcej tego, ja się zgadzam z pewnym amerykańskim generałem, który powiedział, że nie ma alternatywy dla zwycięstwa i Putin tak naprawdę rozpoczął wojnę przeciwko nam, rozpoczął agresję, musi się liczyć z tym, że teraz poniesie porażkę. А понеже що немає альтернативи перемозі, нашій перемозі. Нема альтернативи для нашого звичайства. Ми не бачимо іншої альтернативи, як звичайство над Путіним і над путіновською Росією. A co zrobi Łukaszenka? Czy Białoruś się zaangażuje w wojnę? Bo jak podają ukraińskie władze, no widać pewne oznaki gotowości do tego, żeby wziąć udział w tych działaniach zbrojnych przeciwko Ukrainie. Путін повністю анексував Білорусію, і там немає зараз незалежної влади демократичної, там є диктатор такий же, як і Путін, це його спільник, який, по суті, виконує всі накази. Якщо ви пам'ятаєте, вони підписали в листопаді спільну військову доктрину, який передбачене повне управління Збройними силами Білорусі росіянам поступово. Але зараз це пришвидшується, і тому від Білорусі можливо очікувати все, що завгодно. Наші військові, те, що є публічною інформацією, вони вважають, що така загроза є, що Лукашенко відправить свої війська воювати в Україну, можливо, і на інші країни. Згадує ще, наші жовніжі, наша служба контрвивядовча вважає, że rzeczywiście Białoruś jest zagrożeniem dla Ukrainy, chociażby dlatego, że w listopadzie została podpisana umowa pomiędzy Rosją a Białorusią o tym, że Rosja przejmuje całkowitą kontrolę nad siłami zbrojnymi Białorusi i nimi tak naprawdę dowodzi. Więc Białorusini są w gotowości bojowej. Mogą oczywiście w każdej chwili rozpocząć działania wojskowe przeciwko Ukrainie. I trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że Łukaszenka to jest wspólnik Putina, to jest jego podnóżek i tak naprawdę wykonuje wszystkie zadania Putina, które ten przed nim postawi. A jaką rolę mogą odegrać Chiny? Bo na razie Niemcy i Francja potwierdziły, że Chiny popierają rozmowy pokojowe między Rosją i Ukrainą, ale też Chiny nie potępiły agresji Rosji na Ukrainę i nie używają słowa wojna czy inwazja.
Китай, мова про Китай, і чи вони підтримують Росію, бо з того, що видно, вони навіть не вживають слова «війна» в Україні. Ну, ви самі відповіли на це питання, тому що все дуже є очевидним. Це війна, яку розпочала Росія, і вони ведуть цю війну. Тому я вважаю, що я звертався і до Китаю ще раніше, до початку війни, що вони твердо висловили свою позицію, коли була загроза перед Україною, коли концентрація військ росіян була велика. Але Китай промовчав. І зараз ми теж не чуємо від них чіткої позиції з цього приводу. І це дуже насторожує, оскільки комуністичні режими добре нам з вами відомі. І на що вони здатні, ми теж знаємо. Пані редактор, собі сама в певному сенсі відповіла вже в тим питанню, падла відповідь. Рзечевіще, Хіни – то є такий край, який мільче на цей темат. Вінцей того, пан прем'єр підкреслив, що сам особисто звертав się до Хінчиків о то, щоб зайняли становисько втеди, коли вже Росія громадила війська до інвазії при границі з Україною. І рзечевіще, таке мільчення було вельце вимовним. Natomiast, no tak jak widać, Chiny i Rosja, no to to są wspólnicy w pewnym sensie. I przede wszystkim Chiny to jest kraj komunistyczny. A do czego są zdolni komuniści, no to my wszyscy wiemy dobrze z historii. To jakie pan przewiduje scenariusze na najbliższe dni? Czy w ogóle można przewidywać? Czy można coś przewidywać na najbudźnie, najbliższe najbudźnie? Pierwsze, co my mamy, znajdę... Наше майбутнє залежить від Господа, Бога, але нам ми повинні теж його прогнозувати і аналізувати. Я ще раз хочу сказати про те, що ми маємо всі реально оцінювати загрозу. І ця загроза є ширшою, набагато ширшою, ніж тільки Україна. Та це стосується всіх країн. І на превеликий жаль, це стосується і Польщі. Тому ми маємо це розуміти. Я думаю, що ваша влада це розуміє, і ваші розвідки це розуміють. І вони знають, що така загроза є реальною. І те, що ми сьогодні зупиняємо їх, дає нам шанс перемогти зло. Наші прогнози і те, що буде в майбутньому, залежить так насправді від Бога. Натомість ми повинні зробити все, щоб теж робити свої прогнози, аналізи. І видає мені, що польська влада, polskie służby, polski wywiad doskonale sobie zdają sprawę z tego, co się dzieje i doskonale sobie zdają sprawę z zagrożeń, jakie dotykają, mogą dotknąć Polskę, bo przecież to, co się dzieje na Ukrainie, dotyczy nie tylko Ukrainy, ale dotyczy tak naprawdę całego wolnego świata. I ja chciałbym сказати, що наше майбутнє з вами, я підкреслюю це, залежить від українських воїнів. Від українських воїнів, які борються дуже сильно, дуже твердо і дуже віддано. Хотів би підкреслити, що наша спільна майбутнє залежить перед усім дійсно від українських жовнірів, від їх героїзму, від їх бохатерства і від того, як ці са тверді, як моцно тримають оборону на Україні і дають, щиро мовлячи, лупня ворогові. І оби так зостало якнайдовше. То є наша спільна майбутнє. Я їм дякую, і ми їм всі дякуємо. Немає тих слів, які ми хочемо сказати їм дякую. Ми всі їм дякуємо. Вони просто дякуємо. Вони найкращі у світі. Ми всі їм дякуємо дуже міцно. Нема таких слів, які віддали би нашу вдячність, за їх упор, за їх walkę, за їх poświęcenie. Дуже їм дякуємо з całego серця. Ja się też dołączam do tych podziękowań. I my także dołączujemy się do tych, do podziaki waszym winam i trzymaj oczywidno kółaki za Ukrainę, za wilną Ukrainę, niezależnie. Życzę wam zwycięstwa, a waszym wrogom klęski. Bażajem o peremochy, a zaharbnikam porazki. Dziękuję bardzo. I bardzo dziękuję za tę rozmowę i proszę uważać na siebie. Dziękuję. Dużo dziękuję. Włodymyr Grajsman, był premier. Bereżyć sobie tę Ukrainę. Wspólnie do peremochy. Dziękuję. Wspólnie do zwycięstwa. Dziękuję.